Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier. Były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. My dziś rozmawiamy o planie Jarosława Kaczyńskiego na wybory. Zacznijmy od tego, że Jarosław Kaczyński ma w partii potężny problem. Po pierwsze jest afera w związku z podsłuchiwaniem przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, najważniejszych urzędników, znaczy najważniejszych polityków w pisie. Wyszedł na razie Marek Suski. Rozpuszczane są plotki o tym, kto jeszcze nie jest nie był niby robiony. To jest po to, żeby ułatwić życie Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby mógł tłumaczyć, że to wszystko są kłamstwa pisu, to jest nieprawda. No, Tak się też tłumaczy Markowi Suskiemu. Natomiast największa wściekłość posłów jest na wystawienie Jacka Kurskiego z biorącym numerem. Najbardziej przeciwni tej decyzji byli Joachim Brudziński i Mateusz Morawiecki. Obaj ci politycy są w odstawce. Mateusz Morawiecki jest uważany za przez Jarosława Kaczyńskiego jako ten, który podniósł na, ma, o, inaczej ponosi największą odpowiedzialność za przegraną w wyborach 15 października 2023 roku. Brudziński liczy na to, że podobnie jak Morawiecki, że kampania do Parlamentu Europejskiego i wyrygnie wyborów nie usatysfakcjonuje Kaczyńskiego i on sam wróci z niełaski. W tej chwili kampanią ma zarządzać... Jacek Kurski z Adamem Bielanym ma to być najbardziej hejterska kampania po prostu w historii, bo to już nawet też nie chodzi o skuteczność. Jarosław Kaczyński, Szanowni Państwo, on po prostu cieszy się z oddawania ciosów. Nawet jeżeli te ciosy, po tym oddawaniu ciosów jego kondycja jest gorsza, to on odczuwa wewnętrzną satysfakcję. On na przykład polecił, żeby stworzyć coś takiego jak Piński i Szwejgierd. Życzę powodzenia mm. panie, panie Jarosławie, bo. Buku, wiesz co potwierdza, to co powiedziałeś? To, kiedy wychodził podczas słynnego spotkania z Joe Bidenem i nie wytrzymał i, i, i wtedy taki chory miał być, a zaczął mówić, nic nie powiedział, nic nie powiedział. To jest to właśnie, że on musi. On nie wytrzymuje. To potwierdza to, 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 to o, czym, o czym tutaj mówisz. Ale co jest, co jest najważniejsze? Yy, Jarosław Kaczyński będzie miał teraz yy taką plan takiej ofensywy. Kto ma. Ta ofensywa ma polegać na tym, że pojawią się plakaty dotyczące podwyżek cen, gazu, paliw, próba obciążania Donalda Tuska, wyciąganie tego, że Tusk obmiał miał obiecywać w kampanii wyborczej, że Belenzyna za jego czasów będzie po 5 ,19 zł 19 groszy, a jest dużo, dużo droższe. Krótko mówiąc, Jarosław Kaczyński chce wyjść z przekazem o tym, jak było dobrze i tanio zarządów PIS, jak drogo zarządów Koalicji Obywatelskiej, natomiast mają pójść największe nakłady. Po wyborach jest też plan Jarosława Kaczyńskiego, aby odmłodzić partię. Kaczyńskim uważa, że po prostu tłuste koty, czyli ci wszyscy, którzy się narzali przez 8 lat, zostali milionerami, nie mają wystarczającej motywacji do walki i to jest głównym powodem, że partia obecnie znalazła się w marazmie. To jest coś, co jest nazywane wewnątrz nomenomen syndromem tłustych kotów. Natomiast e, ściekłość na e, władze partyjne z powodu Jacka Kurskiego jest naprawdę ogromna. E, Jacek Kurski m, e, to, to też się podoba Jarosławowi Kaczyńskiemu. Pamiętajcie, że największą zaletą dla, Jacka, dla Jarosława Kaczyńskiego z używania, z wykorzystywania Jacka Kurskiego jest to, że on był akoalicyjny i moment, w którym Kurskiego znowu nienawidzi 95% partii, jest dla Jarosława Kaczyńskiego najbardziej takim pożądanym motywem. No i oczywiście Kaczyński próbuje zapanować nad rządzą zemsty, która się. Pojawia na Wąsiku i Kamińskim, opowiada, że to są czysto działania dezintegracyjne. E, tu nas wskazuje: jesteśmy, gdyby, gdybyśmy za każde słowo, które pan prezes nas wskazuje, dostawali 100 zł, to bylibyśmy bardzo bogatymi ludźmi, szanowni państwo. Po prostu pan prezes Kaczyński, to jest tak, szanowni państwo, że jak mamy depresję, to bierzemy i czytamy to od wiewiórek, co też ten Kaczyński na nasz temat wypisuje i człowiek się... on do konta w kącie wstawił, ja ale, jestem... Tomku, ale w tym KPP, A ty to już, Janek, w ogóle nie wiadomo, trzeba było sprawdzać groby twojej rodziny, to nieskutecznie, tak? Tak, szanowni państwo, to jest po prostu... Jarosław Kaczyński to jest, był kiedyś taki przedwojenny dowcip, w którym Żyd czyta antysemicką gazetkę nazistowską, no i koleś pyta się, ale czy pan zwariowałeś? On mówi, panie, jak nam wezmę nasze gazety, to tutaj pogrom, tutaj pobili, tu zniszczyli, a tu czytam, szanowni państwo, Żydzi, rządzą tym rządzą bankami, rządzą światem, Życie, ja to po prostu jak się po prostu od razu czuję lepiej, więc my słuchając doniesień wiewiórek, jak to nas zadaniuje Donald Tusk, jak my po prostu odbieramy te wszystkie polecenia, jak realizujemy po prostu genialną strategię, o której nawet dopóki nie przeczytaliśmy, co my takiego realizujemy, to nie wiedzieliśmy z Tomkiem, ale się spojrzy... Niektóre dobre pomysły daje. Tak, tak właśnie chcieliśmy powiedzieć panie Jarosławie, pan tak dalej mówi i opowiada, bo niektóre z tych pomysłów są całkiem całkiem ciekawe. Krótko mówiąc, Jarosław Kaczyński rozpoczyna najbardziej hejterską kampanię w swojej, w swoim, że tak powiem, życiu jedną z ostatnich kampanii w swoim życiu politycznym, najnowniejszych mimo dziejo ostatnią. Nie no, no, jedną ostatnią. z już ostatnią. No bo szanowni państwo, jeżeli trafi do aresztu, to już nie będzie w stanie prowadzić. Nie to, że my życzymy panu prezesowi odejścia. My życzymy panu prezesowi długich i owocnych lat odbywania kary pozbawienia wolności. Tomku, mamy... Jarosław Kaczyński z jednej strony musi przezbroić tą partię na hejt, z drugiej strony musi wydać dużo pieniędzy, żeby ludzi przekonywać, jaka to jest teraz drożyzna. Co jest o tyle ciekawe, że inflacja, jak PiS przesłał drukować pieniądze, to inflacja spadła do 2%. No i... No i teraz jest pytanie takie, jak, jak mu się ta ofensywa uda? Jak mu się uda, no, zmobilizować ludzi? To jest, szanowni państwo, będzie miernikiem sukcesu? Czy komu się uda więcej zmobilizować ludzi? Po prostu trzeba odkłamywać te bzdury, które tutaj będzie, no pluł, nie sączył będzie pluł duet Bielan-Kurski. Szanowni Państwo, na przykład zobaczcie, w odpowiedzi na te kretynizmy, czy te, czy, 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 czytamy na Twitterze Rafał Dudki, Dudkiewicz chyba. Największe projekty rozwojowe nowej ekipy rządowej. Kładka rowerowo-piesza w Warszawie, tabletka dzień po, zniesienie prac domowych w szkołach, ograniczenie listy lektur w podstawie programowej. W projekcie obrad Sejmu, w projekcie obrad Sejmu w kinotece. To, 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 to właśnie taka tendencja. A zobaczcie Państwo, jak jest naprawdę. Czytam odpowiedź bardzo taką, taką jasną, krótką pana Piotra Leskiego. 620 miliardów złotych odblokowane. 800 plus. 30% podwyżki dla nauczycieli i nauczycieli akademickich. 20-24% podwyżki dla żołnierzy. Uwalenie podatku od aut spalinowych, które wprowadzi się Morawiecki. Pomoc dla rolników. 2 miliardy 100 milionów. Przyjęty projekt babciowego. I widzicie Państwo. Y Nasze media, ale tak trzeba powiedzieć, tego nie pokazują. Wejdziemy znowu w to gówno, które nam sączy PiS. Bo rzeczywiście, tutaj, tak, wypisane te niezwykle ważne rzeczy, to jest bardzo ważne obciążenie dla budżetu. Pamiętajcie Państwo, że jeszcze realizujemy dalej tą politykę obronności. Wyszedł pan minister finansów, i pan minister finansów powiedział, że no zostawili nam kukułcze jajo. 80% budżetu było wyprowadzane bez jakiejkolwiek kontroli. Oni, sobie państwo, im gorzej, tym lepiej, już pod koniec tak robili. To widać ewidentnie. Nawet chociażby zobaczcie państwo te 6 milionów złotych, które no roz, rozwalił e, płaszczak. No, szanowni Państwo, no ten cyrk z tym zegarkiem, pani, która e, już będąca na tak wysokim stanowisku, powinna być naprawdę no jak żona Cezara, jest, poszła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i ona mówi, że ten zegarek, ten zegarek miał być, miał być dany, damski zegarek miał, miał być dany e, ministrowi chyba obrony Korei Południowej. No. I ona taki zegarek bierze, dalej idzie w ciemno. i trzeba pokazywać te rzeczy. Trzeba pokazywać, bo będą mówili o energii. Trzeba pokazać, jak oni przez 8 lat przepieprzyli projekty energetyczne. Jak Polska y, teraz wprowadziła na minę, i to nie Polska, ale Kaczyński, na minę wprowadził, szanowni państwo, y, górników. On y, zawsze tak podchodził, ale zwróćcie państwo uwagę, możecie przeczytać. Onet. Wiele kopalni będzie niepotrzebnych. Tak rosną zapasy węgla w Polsce. Fundacja INSTAT opublikowała kolejne zestawienie z cyklu przegląd węglowy. Najnowsze, najnowsze dane na temat węgla kamiennego mówią o dużym spadku wydobycia i jeszcze większym spadku sprzedaży. Ponownie wzrosły zapasy węgla, po czym odnotowano istotne spadki z cen tego surowca. Co to oznacza dla sektora węglowego w Polsce? I teraz, dlaczego tak jest? Szanowni Państwo, tutaj cały czas przychodzą jeszcze dostawy zakontraktowane, zakontraktowane przez, wtedy, wtedy przez de facto Kaczyńskiego i Morawieckiego. To przychodzi. Kopalnie, które nie miały nie miały jasno określonej polityki wydobywczej. Pamiętacie to, to szczucie, bo to było szczucie. Na przykład Kaczyński bagatelizował Ślązaków, mówiąc o tym, że no jednak ten węgiel węgiel Bogdance, ten lubelski, te wszystkie kopalnie lubelskie są dużo ważniejsze. To tylko było szczucie. To był... I, I teraz kosztem tego, że PiS przeżarł te wszystkie pieniądze przeznaczone na transformację energetyczną, bo przeżar. Tam była mowa chyba o 70 miliardach, o ile, ile e, e, pamiętam, w związku z CO2. I, I teraz oni mówią, że będzie droższy prąd po trzech miesiącach. znaczy... Oni by chcieli robić dalej tarcze, w związku z tym, że. Ty mi Janku, dlaczego poprawię? W związku z tym, że wyprowadzali 80% budżetu poza. Nie, trochę mniej Pol... budżetu, ale, ale dużo. To jest znaczy. No to... tak powiedział minister finansów, więc 80% było poza, poza no, no, parlamentem. okej, okay, no skoro tak już powie, czy poza parlamentem. Powiedział, powiedział tak w rozmowie z piaseckim. Osim... To mnie szokowało. 80% było to, poza... tak powiedział, to budżetem czy... i poza kontrolą. Wiesz, y... I teraz nagle rząd dostał kukułcze jajo. Aż zobaczcie państwo, inflacja jest y, poniżej 2%. Teraz za chwilę może wzrosnąć, ale będzie jednocyfrowa, powiedzmy do 5. Zobaczcie, z czym się trzeba zmierzać, Z tym zmierzyć, z tym, z tym, co ja przeczytałem, to jest olbrzymi problem, a oni tylko czekają na potknięcie. To co sami zrobili. Glapiński y, nagle mówi o, o tych y, 20 miliardach, m, miliardach straty Narodowego Banku Polskiego. To wszystko się składa po kolei. Yy, odkrywają, Szanowni Państwo, yy, nagle te wszystkie, to już nawet nie są miny, to jest to tu wielkie złodziejstwo, bo to, Szanowni Państwo, jest takie stare polskie przysłowie, od rzemyczka do koniczka. Zaczęli, to co mówił Janek, zaczęli od kontenerów PCK. Skończyli, czy już byli na etapie miliard 600 wypierwszonych w powietrze. Naprawdę zaczęli bardzo skromnie. Uczyli się i się nauczyli. No nie było takiej ekipy, która tak kradła do tej pory. I, Kamil, i Kaczyński e, z tą swoją obłudą... E, licząc tylko na ten swój elektorat, czyli ja jeszcze raz mówię to świetne określenie elektorat kmiotów, Janek świetnie wymyśliłeś, ja się do tego podpisuję, mówi kmiotom, że i kmioty tego słuchają. Mówi to poprzez Telewizję Republika, mówi to Stanowskim i Mazurkiem, mówi to przez, przez te inne, inne media schyłkowo-pisowskie, ale im to wystarcza. Nie ma mediów publicznych. Media publiczne, no... Musimy wrócić do starych sprawdzonych metod. Mówcie prawdę, pokażcie chociażby to, co robił PiS. Jeżeli już nie, nie chcecie e, pokazywać sukcesów tego rządu, no bo są sukcesy, no, no niewątpliwie pomyślcie Państwo, niedoceniony ten program e, babciowy. To jest nieporównywalne z tym, e, dopiero, dopiero że to się dopiero. Jest to jest nieporównywalne, Janku, prawda? Bo, bo to jest uruchomienie przy okazji e, ludzi, którzy e, kobiet, czy, czy mężczyzn, bo to zależy, kto się opiekuje dzieckiem, do pracy. To... To, jest, to jest kwestia po prostu aktywizacji zawodowej z uczynieniem. Tak. Wiele razy powtarzano, że pomysł 500 plus był dobry, ale należało powiązać te 500 plus z pracą. Wtedy byłoby to po prostu lepsze. Działoby na rzecz aktywizacji zawodowej. Polska ma jeden z najniższych współczynników ludzi pracujących w i w Polsce można było prowadzić działalność na rzecz aktywizacji ludzi zawodowej, a PiS wybrał taką rolę, taki sposób, że otworzył granice i wpuścił tanich pracowników z zagranicy, czym obniżył wynagrodzenia najsłabiej zarabiającym, czyli w tych takich segmentach typu kelnerzy, kierowcy, kurierzy. Ludzie, którzy pracują, wykonują proste prace na budowach, tam gdzie znajomość języka jest, że tak powiem, w takiej literackiej formie nie jest wymagana, chodzi tylko i wyłącznie o komunikację. Wracamy do Jarosława Kaczyńskiego, tomku i planu. Jarosław Kaczyński ma pomysł, on nie jest, szanowni państwo, on jest stosunkowo prosty. Czyli maksymalny hejt, maksymalnie czym się da. Wbrew pozorom, takie próby publicznego zawstydzania, które ty cytowałeś w naszych materiałach dzisiaj, jeżeli w wykonaniu Roberta Mazurka, który próbuje zawstydzić Leszka Miller'a, ponieważ Leszek Miller jest takim szermierzem. Tacy ludzie kiedyś taką rolę też pełnił, tylko Leszek Miller robi to dużo kulturalniej, ale bardzo mocno kiedyś taką rolę pełnił Stefan Niesiełowski, wcześniej Janusz Palikot w platformie obywatelskiej takich można powiedzieć libero, czyli ludzi, którzy potrafią wyjść i jednym dwoma zdaniami stworzyć temat, wzburzyć ludzi, przekierować uwagę, uderzyć. Wstawki, które robi który dokonuje Leszek Miller, ośmieszają Kaczyńskiego, ośmieszają i pomagają też Tuskowi w zdobywaniu zaufania. Ja przypomnę, że Donald Tusk zaczyna być liderem rankingów zaufania. Wystarczyło wyłączyć tą szczujnie TVP, która cały czas tam podkreślała Fear Deutschland i tam inny, cały czas imputowała Tuskowi, że jest niemieckim agentem, podburzała nieufność i wskaźniki zaczynają. Rosnąć Jarosław Kaczyński, który ma najbardziej, yy, mimo tego, że nikt na niego nie hejtuje yy, w TVP. Yy, obecne tak naprawdę, Szanowni Państwo, to jest telewizja, która, yy, yy, która z trudem utrzymuje uwagę myślę, że realizatorów i tych, którzy ją wykonują, bo yy, wiecie Państwo, to nie jest tak, że nie można zrobić dobrej telewizji, która jest rzetelna, że telewizja informacyjna yy, uczciwa musi być nudna. Tam po prostu mamy skrzyżowanie braku rozliczeń. To jest chyba jakiś jeden z największych koszmarów, ten stan po panu Bartłomieju Sienkiewiczowi. On świetnie odbił budynki. Ktoś może powiedzieć, że można było to mądrzej i lepiej zrobić. Szanowni Państwo, to jest trochę tak, że jak się jak się ja ma do... Siedzimy w Abramsie, wychodzimy z niego i idziemy z idziemy saperką. I bijemy się z saperką. Bijemy się no, saperką. Udało się, da. udało się, udało się. Abram na temat, stoi. Udało się po odbiciu, po odbiciu e, TVP dokonano naprawdę żenujących rzeczy. To znaczy nie dokonano wyczyszczenia kadrowego PiSu. Nie dokonano żadnych uzdrowień. E, tam jest dramat. Telewizja powinna być likwidowana. Skoro jest likwidator, powinien po prostu ograniczać koszty. Powinien wyrzucać ludzi z pracy. Przede wszystkim e, trzeba przejrzeć e, tak zwane, wiecie Państwo, ja to rozwiązywałem zawsze bardzo prosto, jak robiłem dwie restrukturyzacje. Ja po prostu brałem pracowników i pytałem, prosiłem, żeby mi na kartce napisali, co takiego robią. Chociaż ale pokazywałeś, to, że telewizja to, może zarabiać na siebie. Ale Pokażę... to swoją drogą, ale telewizja, ale to też i Rzeczpospolita. Bierzesz, bierzesz pracownika takiego i piszesz mu, panie, co pan robisz? Tak sami też się bierze, zabiera się takich ludzi i się ich przesadza do innych budynków i patrzy się, bierze się ten tak zwany core biznes, który posiadasz mhm. i odłączasz. Wiecie Państwo, to jest tak: odłączasz kolejne segmenty ludzi i patrzysz, czy działa. Mhm. I Patrzysz i żyje. To tak jak jest... naprawiasz komputery, tak patrzysz. Ja to jest tak samo. Ja tak naprawiam komputery. Tak, znaczy, tak, tak wszyscy naprawiały komputery, Szanowni Państwo, to jest tak, że jak komputer przestaje działać, to wymieniasz jedną część i patrzysz, czy ona zaczęła działać, którą podejrzewasz. Jeżeli nadal nie działa, nie działa to wymieniasz drugą część. I Aha. wymieniasz tak do momentu, dopóki nie zaczyna działać. Jak już mhm. zaczyna działać, to wtedy zaczynasz wstawiać te stare części po kolei, żeby sprawdzić dopiero przy wstawieniu, której Przestanie działać i w tym momencie dostajesz optymalny wynik polegający na tym, że wymieniłeś część, bo komputerów się praktycznie nie naprawia. Szanowni Państwo, nikt nie, nikt nie bierze i nie. nie, nie lutuje tam, nie, nie, tam, nie czy tam nie Tego to, 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 to Tam się, po, prosto, tam tam się po prostu wyjmuje segmenty i się, i, i się je wkłada. Szanowni Państwo, e, mamy do czynienia z planem Jarosława Kaczyńskiego, którym jest hejt i uderzenie, maksymalne uderzenie w Donalda Tuska. E, będzie działał tym, czym może. Będą działali za pośrednictwem kanału sportowego, bo to jest jedna z ich inwestycji, która im się w jakiś sposób opłaca. To jest jakiś taki stosunkowo szeroki kanał. Więc zobaczycie Państwo, jak w maju i na początku czerwca kanał sportowy będzie robił łaskę pisowi. My to będziemy tutaj, drodzy Państwo, szczególnie, że strasznie się denerwuje, zarówno Robert Mazurek, który pyta się swoich kolegów, jakim cudem mnie nie dojechano zarządów PiSu, jak to w ogóle możliwe, czy, 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 ktoś, czy ktoś ma głowę, tudzież pan Krzysztof Stanowski, który się pyta, gdzie jest ten człowiek, z którym się trzeba spotkać. Jan, Jarosław ja. nie, nie domknął reformy, po prostu. Jarosław, szanowni państwo, Jarosław nie domknął reformy polegającej na tym, że nie zdążono nas wsadzić wszystkich do więzienia. Nie, nie wypuścili, zobacz, i za, zawsze byłem gorszy. Bo no tak, tak, ale to, to, to o co chodzi, szanowni państwo? Oni stworzyli system, w którym, wiecie, dziś mamy sytuację taką w prokuraturach. To, to jest najgorsza rzecz, że. Prokuratorom zniknął BAT i teraz e, prokuratorzy uważają, że niezależność polega na tym, że oni nic nie muszą robić. E, to jest e... Taka niezależność staje się przykrywką dla braku decyzyjności i rozliczeń. Kiedyś prokuratorzy pracowali, ponieważ bali się ziobry. Teraz się nie boją nikogo, ci od ziobry również, no bo przecież jest niezależność, więc po co pracować, jak można udawać, że się coś robi i jest spokój i pod hasłem, ty, a co ty zrobiłeś w sprawie Obajtka? Ni, proszę nie łamać mojej niezależności. Co ty zrobiłeś, Tadek? Proszę nie łamać mojej niezależności. A nie dzwonić! Tak. Ja... ja w tym czasie, jak mój szef, mogę pojechać po śledzie i wódkę na przykład. Nie, tak? no Tomku, nie, nie. Oni no Świlczkowski pokazał drogę, Jan, kurwacyjnie. Nie, Tomku, to, już, to, to, to już tego, tu chodzi o coś innego. Oni po prostu, Ja, ja tu myślę, ja opracowuję plan śledztwa, proszę na mnie nie naciskać. Tak. Wiecie państwo, ja zawsze wszystkim przypominam, że Donald Tusk zrobił już raz eksperyment w 2009 roku, Uchwalili prawo, że od 2010 roku prokuratura jest niezależna. Ja muszę przypomnieć premierowi i panu ministrowi Bodnarowi, który jest głębokim orędownikiem powrotu do niezależności takiej instytucjonalnej prokuratury. Czym to się skończyło? Ono skończyło się tym, że prokuratura pod wodzą Andrzeja Seremeta stała się tak naprawdę narzędziami gier politycznych PiS-u i też parawanem do ochrony ich ludzi. Do ochrony na przykład. Ludzi zaangażowanych w aferę taśmową, która doprowadziła do wywalenia rządu Donalda Tuska, do doprowadzenia tak naprawdę do zamachu stanu. I to była niezależna prokuratura. Kiedy próbuje się przypisać odpowiedzialność Donaldowi Tuskowi za prokuratury do Tygodnika wprost, za próbę wydzielania przez funkcjonariusze ABW laptopa. Sylwestrowi Latkowskiemu, redaktorowi naczelnemu, to zapomina się dodać, że Tusk mógł przyspołowiowym prokuratorom skoczyć na warsztat. Żeby odwołać Andrzeja Seremeta potrzebował uwaga głosów PiSu, ponieważ prokurator generalny w ustawie, którą wymyśliło PO był niezależnym, kompletnie niezależnym tworem i żeby go odwołać trzeba było dwóch trzecich głosów Czyli tak jak przy zmianie konstytucji, dwóch trzecich głosów do, do tego, żeby odwołać urzędującego prokuratora generalnego przed upływem kadencji. Dlaczego ja przypominam teraz pewną historię biblijną? Kiedy Mojżesz wyzwolił Żydów z Egiptu, to uwaga do ziemi obiecanej nie weszedł nikt, kto urodził się w niewoli. No, tutaj, używając takiego biblijnego porównania, ziemią obiecaną to jest y, niezależna prokuratura. Ja, oczywiście, z powodów pragmatycznych nie mówię, że do niezależnej prokuratury nie mogą wejść ci, którzy pracowali w zależnej prokuraturze. Natomiast y, to musi być bardzo mocne sito, bo nie można dawać kolesi, którzy y, używają y, urzędu prokuratora do robienia karier. Politycznych do zarabiania milionów złotych. Jak Barski, jak yy, ci zastępcy, jak Ostrowski. Kolesie, którzy żerowali e, e, bezprawie wobec Giertycha, wobec ciebie, e, ludzie, którzy pozwalali w prokuraturze krajowej prowadzić działania ofensywne przeciwko mnie, na zasadzie takiej, że ktoś po prostu wydaje dyspozycję, zbieramy wszystko, co jest na Pińskiego. No, I oni trzeba... sędziów że zobaczyli go żurka. No, zobacz, to tak, ale to jest chodzi o to, że oni używali prokuratury instrumentalnie. Koleś taki jak Barski powinien mieć sprawę karną za to, co robiono w mojej sprawie, za jego rządów. On się nie był tym prokuratorem krajowym, jak się okazało, ale wydawało się, że sprawuje ten, ten urząd. I prokuratura krajowa była narzędziem. Represji wobec mnie, ja o tym wiem, były prowadzone z polecenia prokuratury krajowej pod nadzorem rozmaite śledztwa, tak zwane trałowanie, szukanie czegokolwiek. Czegokolwiek, co się może mnie, gdzie można będzie. Jakoś spróbować obronić zarzuty, albo przynajmniej dokuczyć. albo... Wzywanie ludzi bez podstawy prawnej, bez określenia po sądku. Tak. No, tak. tak. I to jest takie, że pan powie, czy pan, no, tak podobnie też, no, oczywiście przy tej okazji, na Szwajgierta, tak, na, Kartycha, tak. na Jacka Dipoła, mecenasa. To są, to są rzeczy, które oni robili. I doprowadzenie w tej chwili, niewy, niewyprowadzanie powoduje, że Jarosław Kaczyński. To jest ta ostatnia kampania. Jeżeli nie przyspieszy to wyraźnie, mamy czerwiec, maj, przepraszam, początek czerwca w głosowanie. Jeżeli nie będziemy mieli spektakularnych działań prokuratury, którą za przeproszeniem, ktoś powinien ugryźć w dupę. Jest to takie słonne powiedzenie, że Marek Rymkiewicz. E, który e, napisał bardzo fajne książki, miał jedną wadę, wielbił Jarosława Kaczyńskiego i kiedy się go tu po, po, spytali go dlaczego go wielbi, to mówił, że Jarosław Kaczyński ugryzł tego polskiego żubra w tyłek i ten żubr wyskoczył i się coś dzieje. I wiecie państwo, ja sobie chciałbym, żeby któryś z panów nadzorujących prokuraturę po prostu da, powiedział, że nie no panowie e, niezależność nie ale macie po prostu przeanalizować, macie podjąć decyzję, a nie macie odpowiadać pod hasłem, że analizujecie. To jest, szanowni państwo, to nie jest ta sytuacja, co miała przy, w przypadku Giertycha, gdzie panowie za przeproszeniem rzeźbili w głównie i kazali szukać możliwości skazania adwokata za to, że przygotował umowę pomiędzy dwiema firmami. Tutaj jest prosta historia. Danielo Bajtek mianował faceta, co do którego zarówno Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i służby wewnętrzne olen mówiły, żeby go nie mianował, ponieważ ma dziwne powiązania, łącznie z tym, że może mieć powiązania z grupą grupami terrorystycznymi. Ten go mianował i mało tego dał mu miliardy złotych do dyspozycji i pozwolił, to jest kolejna rzecz, aby on te miliardy wydał przed płatą. I na koniec, kiedy się dowiedział o tym, że towaru nie ma w grudniu 2023 roku, nie podjął żadnych działań. Pozwalał, proszę Państwa, aby ci ludzie, którzy ukradli te pieniądze, aby oni je schowali. Aby nie ogłosił, nie zgłosił kradzieży, nie zgłosił oszustwa, nie zgłosił się do Interpolu, żeby zatrzymała tego 25-letniego Chińczyka, na którego konta poszły te, te pieniądze. Szanowni Państwo, i to, to nie jest jedno, to nie jest ostatni wałek. Jeżeli chodzi o. To, co mówiłeś o prokuraturze, to Niestety nie dotyczy tylko prokuratury, ale dotyczy służb specjalnych i dotyczy... mediów. I, i mediów. Po prostu tutaj musi być e, ci rzeczywiście, którzy już urodzili się w niewoli, to muszą może doradzać, ale niekoniecznie, żeby byli, żeby byli tutaj e, kluczowymi osobami, które dalej pozostają. No, jak patrzę w służbach, szanowni państwo, ja. Cały czas, tak jak Państwu mówiłem, było tak zwane przestawianie wajch. Ja ostatnio mówię, że Wam się, przepraszam, kurwa, ta wajcha urwie, bo teraz tą wajchą, dawniej to przedstawialiście wajchę, dawniej była przedstawiona wajcha, Szanowni Państwo, tak mniej więcej na rok, pół roku przed wyborami i wajcha była przestawiona. To widać było, to wszyscy wiedzieli, wiedzieli o co chodzi, było ok. Teraz oni zaczęli machać wajch. Ale zaczęli machać wajką, bo Kaczyński wszystko psuje. Ja żartuję oczywiście, ja nie, ja nie jestem za tym, tylko wiecie co Państwo, po prostu nie trzeba zlikwidować wajchy do przestawiania, trzeba pożegnać ludzi, którzy się tego nauczyli, nic innego nie umieją. Umieją tylko machać wajką. I to jest najważniejsze, we wszystkich miejscach, tak samo w prokuraturze, bo gwarantuję Państwu, że gdyby były symptomy, że PiS wygra, to zacznie się dużo więcej śledztw i wysyp, wysyp śledztw i działań yy, no, przeciwko dawnej opozycji. bo Bądźcie Państwo pewni, tak to wszędzie funkcjonuje. Yy, a skoro mówimy o niezależności, to rzeczywiście, ja jeszcze raz apeluję, yy, niech przyjdą. Młodzi, nieskarżeni tym wszystkim ludzie. My możemy tylko doradzać. Naprawdę. My możemy tylko doradzać. A teraz widzicie Państwo, że nawet patrząc na te wybory y, do Parlamentu Europejskiego, ja widzę, że jak małżeństwo Państwa y, śmiszków i Państwa. Y, 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 państwa Biedroniów. Biedroniów, państwa Świ Śmiszków i państwa Biedroniów yy, nie ma żadnych zahamowań, żeby iść tam razem. No ludzie, no chociażby mieć trochę, trochę, no, no nie bądź tak ekspansywni, wpuśćcie kogoś innego. No albo już Biedroń były, to może też trochę Śmiszek by pobył. Ja, 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 ja was lubię, naprawdę. Zobaczymy, co nie wygląda. Wyborcy. To nie wygląda. Innych... Zobaczymy, co powiedzą wyborcy na to, ponieważ Lewica, Szanowni Państwo, ma problem... To są kolejne elementy, które no, niestety nie zadowalają. Ma lewica ma problem tożsamościowy, lewica e, m, tak naprawdę nie wie, po co dziś istnieje, ponieważ program lewicowy, e, program ugrupowania Włodzimierza Czarastego w tej chwili nie jest jakoś samodzielną wartością dodaną. Lewica jest w tej chwili takim trochę układem interesów, interesików. Gdzie spięte są interesy czarzastego Biedronia, Partia Ludowa Lewica, Roberta Biedronia, właśnie i środowiska Adriana Zandberga, partii Razem. Zandberg marzy o wielkim sojuszu, wielkiej koalicji rządzącej z Pisem. Tak, drodzy Państwo, zdradzam marzenia Zandberga. On po prostu najchętniej widziałby to, oczywiście, po śmierci Jarosława Kaczyńskiego. On wierzy po prostu w taką transformację w taką. Aha. Odwilż, który nastąpi w pisie, który się prze, 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 przemieni w taką bardziej nowoczesną partię. Oni chodzą po Sejmie i szukają pokoju. Gdzie, czy, czy jest gdzieś wolny pokój, żeby, żeby już się oddzielić, żeby móc być w tym pokoju w Sejmie? No i sądzę, że chcą pokoju, który jest blisko Pisu. Naprawdę? To byłoby najlepiej, Najprościwe by było. Szanowni Państwo, ja przypomnę, że Adrian Zandberg funkcjonuje w polityce tylko dlatego, że w 2015 roku na polecenie Jarosława Kaczyńskiego, Andrzej Anusz, jego bliski współpracownik, zebrał partii Razem podpisy. Bez, tej, tej, bez tego transferu know-how i pomocy finansowej, dlatego że wynajęcie ludzi do zbierania podpisów to jest gigantyczny wydatek. W jaki sposób to sfinansowano i kto, czy ich pieniędzy to sfinansowano, to jest też bardzo ciekawa rzecz. To ze śledztwami sprawy finansowania ich partii, które toczyły się w związku z panem Koniecznym i panem Zandbergiem. Co się dzieje? Nic nie, nie wiemy z co, co tymi śledztwami. Nic. Panią Brzosiek można było od razu atakować no, wydrukowała e, po to. Rzekomo. Że... Żeby, żeby rzekomo, żeby zamknąć kurwizję i nie chciała tego dać do akceptacji y, rzeczywiście barskiemu i ostrowskiemu. No, no nie zrobiła tego, bo oni by na pewno pomogli zamknąć kurwizję, oni by z pewnością teraz byli, byli, byli niezależni. Zostawmy, Zostawmy to już nie, nie, pamiętajmy, że tematem jest plan Jarosława Kaczyńskiego tak. na wybory. I y, szanowni państwo, Jarosław Kaczyński uruchomi największy hejt. Największe uderzenie ma pójść w Donalda Tuska. To jest osobiste polecenie Jarosława Kaczyńskiego, którego strasznie denerwuje to, że Tusk wyraźnie go przeskoczył w rankingach zaufania. Ma być kampania i ma gigantyczny problem związany z tym, że, o tym opowiemy w osobnym materiale, że między m.in. Marek Suski, ale wszystkie. Ale też i Jan Krzysztof Ardadowski, ludzie, którzy byli inwigilowani za rządów PiS przez służby pisowskie chcą odegrać się na wąsiku i kamieńskim. Jak to będzie w praktyce wyglądało, drodzy państwo? No zrobimy wszystko, żeby tam panowie mieli amunicję i mieli się czym okładać. Historia bez cenzury. Mit Geniuszu Piosuckiego to jest jeden z magazynów, które wydajemy w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Także na stronie capitalbook.com.pl w sprzedaży wysyłkowej. Trzecia Rzesza w Kosmosie to jest artykuł o tym, że byli bardzo zaawansowani w podboju w kosmosie, w kosmosu panowie z Trzeciej Rzeszy. To, że nie doszło do tego, to tylko i wyłącznie jest uwagi na Wynik wojny w 1946 roku planowali pierwszy lot załogowy w kosmos. Oprócz tego polecam swój Felieton, e, oprócz tematu okładkowego dotyczący e, e, tego, że s, jak globalny sektor bankowy. Czy globalny to jest takie, ja, ja, ja opisuję historię i zadaję Państwu pytanie, czy to jest tak, że globalny sektor bankowy mordował amerykańskich prezydentów? W XIX i XX wieku przeczytajcie, dowiedzcie się, moim zdaniem warto. Oczywiście polecamy też historię na weekend, Szanowni Państwo, i historię Ekspert. To jest trzeci z tytułów, które wydajemy w dobrych kioskach, w dobrych empikach, a teraz coś jeszcze Tomek powie. Panie tak? Jarosławie, pan Jarosław o 17.30, pan pan obrał słowem między innymi Janka i mnie na, na cel, że my jesteśmy takim złem i że to trzeba było, żeby nas nie było, wtedy, wtedy byłoby lepiej i to, co, co się nie wydarzyło. Ja powiem panu, że my i tak mamy lepiej, bo jakby nas nie było, to są Miliony ludzi, setki tysięcy ludzi, a niech pan będzie uprzejmy zobaczyć na nasze tutaj komentarze, ilu, ilu, ludzi, ilu ludzi słucha, rozmawia, dyskutuje, poziom tych ludzi. Ja nie muszę państwu kadzić, i niech pan zrozumie: jak nas usuną, to pan problemu nie usunie. Ja bardzo chętnie, ja czekam, żeby Pan nas usuwał, bo ja, to, ja no, przyznam się Panu, że tak już całe życie bez adrenaliny to jest słabo, no, co ja mam teraz robić, no. Zdrowie mam słabe, no, 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 Adrenalina e, Także to jest fajne. A co, Pan nie wytwarza adrenaliny, tylko żałość, jakiś smutek, ale to nieważne. No i Pan, Panie pan Jarosławie twierdzi, że mi nie problem. Nie, nie problem, ale wie Pan, co jest w Pana wypadku? Ja poluję, do Narzatuska. Tuska. Panie Premierze, ten gnom poluje na Pana. Przecież niech Pan będzie racjonalny i niech pan powiedzie w końcu radykalnie. Niech pan zobaczy. Potrafił pan powiedzieć bardzo elegancko: Duda tyle razy panu robił fronty. Pan był do niego niezwykle kulturalny i grzeczny, a pan teraz na szczęście już mając dobry powód powiedział: Dudzie nie, że pan dzisiaj nie przyjdzie. Bardzo dobrze, że pan nie przyszedł. Bo on chciał, żeby, żeby pan, pan stanął, zameldował się niego na dziewiątą i tak dalej. Nie zwracał uwagę na to, że pan. Jest chory. Nie płuc, bo to naprawdę jest kłopot. Bo ja przeszedłem to i to bardzo, bardzo ciężko, i też tweetowałem. To bardzo poważna choroba. Tweetowałem, rozmawiałem i to, że Donald Tusk ubrał się w garnitur i miał spotkanie, i to oświadczenie odnośnie tak ważnej sprawy w Polsce, to nie zmienia po prostu rzeczy, że Duda może sobie wołać Donalda Tuska jak. jak, jak no już nie można, będę mówił. Mu... Można stawić. Dobrze, że mu, że mu tak odpowiedział, ale panie Donaldzie Tuskie, jeszcze raz odpowiadam. Kaczyński, jeden Kaczyński jest problemem. Zróbcie normalny, że tak powiem, celownik, który zakończy ten problem. Niech po prostu zadziała prawo i sprawiedliwość do Kaczyńskiego i zobaczy pan, że będzie jak ręką odjął. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo. Do widzenia, Panie Kaczyński.